No hej, tam ktoś mnie pytał na aukcji o gogle. To są zdaje, to jest Fatshark, Dominator. Ktoś również pytał, dlaczego tu mam zaklejone klejem. To jest ten moduł Fury FPV. Także jakbym go włączył. Okej. I tu po prostu sobie zaklejałem klejem. Na gorąco klejem, to łatwo zdrapać. Ponieważ tu była, mam taką dużą antenę kierunkową, też Fatsharka firmy. I tu mam tą dookólną, no taka fajna firmówka, Black Sheep chyba firmy, nie pamiętam, ze Stanów. To jest to. Dobrze, tu mam jakieś dwie baterie do Fatsharka. Spróbuję podłączyć, może coś się zobaczy. Tylko tu 2 lata ten sprzęt już stoi. O. Nie wiem, czy coś da się zobaczyć w tych okularach. No, różne tryby. No, ale one już mi się wyłączają. No, wyłączają się i mam problem, żeby je naładować. Nie mam tej przejściówki, gdzieś ją zgubiłem, a już mówię, 2 lata. To leży w pokoju, także to odkładam. Tu są jeszcze jakieś baterie. To jest Airline firmy Tattoo. Nie wiem, czy widać, bo tak ustawiłem statyw. Jedna. Nie wiem, jakim są stanie. Tak do połowy je zostawiłem rozładowane. Tu jest 6 celi. Także ile to będzie? 24 V. I tu jest jakaś kolejna, jakiś Blue Monster, nie pamiętam. Tak to wygląda. Tu mam jeszcze na dronie, którego też chcę sprzedać, bo nie latam. Tu też jest bateria Tattoo firmy. To no nie wiem, chyba każda ponad 100 dobrze kosztuje. Co jeszcze? Tu mam moduł do drona L9R, czyli na te dalsze zasięgi. W ogóle nie korzystałem z tego, nie instalowałem tego, ale jest malutki, fajny. Co jeszcze? O, ładowarka IMAXa. Tylko mówię, brakuje mi tych kabelków do niej. Także dobra. P6 AC się nazywa. No, model. Co jeszcze? Tu mam radio moje, też w sumie na sprzedaż, Taranis. Nie jest w najlepszym stanie, ale funkcjonalnie wszystko jest ok. Musiałem je odkurzyć tylko, trochę guziki są powykrzywiane. Teraz mogę włączyć, bo to mi się udało naładować z komputera, z laptopa. Ok. Nawet nie pamiętam, jak to się przyłączało teraz. Ok. O, to to chyba. O, to wystarczy chyba. Tu mam jeszcze antenkę do niej. Bo synem sobie ją pomalowałem na biało-czerwony, jak byłem w Azji. Mieć trochę smaku Polski. Przypomina jakie polską. Tu mam koła. Ona jest na osobnym module wpięta tutaj z tyłu w radiu. Dobra, no, tak to wygląda. Tu mam duplikat tego modułu. Nie wiem, czemu mam dwa. Czy ktoś mi wysłał, czy ktoś mi dał. No i dobra, co tu jeszcze jest? A, jeszcze jest dron. Też bym się go pozbył. On działa, mogę go podłączyć. Tu jest też ta bateria, już tutaj jest, tak? Zobaczymy, jak się odezwie. No, halo, halo, mister. Co tu, nie mogę wpiąć? Okej. No, także jak BIOS komputera oddaje sygnały, że wszystko jest poprawnie.
skróci, nie będę go odpalał, bo te baterie muszę, nie mam kabli do ładowania. Mam jakieś kabelki, tych kabelków mam pełno różnych, tam do złączek różnych. Coś jeszcze? O, pełno śmigiełek, to też jest do oddania. Jeśli chodzi o drona, to wszystko jest na... pasują 5 i 6 calowe śmigła, także można się bawić. Okay. Tutaj uchwyt do kamery chyba, tak, uchwyt do kamery, tak. Właśnie z dronem jest tylko jeszcze jeden problem, bo miałem ostatnio małe, drobne, ciężkie lądowanie i no jak widać, lekko mi się śmigieło, tam śmigiełka to miał problem, no i straciłem kamerę, także kamerę by trzeba sobie dokupić, tą FPV kamerkę tam za 50 zeta, czy tam nie wiem ile to kosztuje, i podczepić. No i ostatnia chyba rzecz to torba na baterię przeciwogniowa, także na jakieś tam podróże, żeby albo gdzieś przenieść, albo zmagazynować baterię, to zdarza się czasami, że te baterie potrafią wybuchnąć. No i chyba to tyle na razie. Dzięki, pozdrawiam droniarzy wszystkich FPV.